Hej! Siema. Witamy Was w Kali. To jest małe, no w sumie nie aż takie małe, ale miasteczko na Krecie, w Grecji. Tutaj za nami widać panorama i morze. A stoimy na górce nieopodal naszego mieszkania, w którym mieszkamy. Postanowiliśmy się wyskoczyć na niecałe 5 minut do Krety, więc tutaj zdamy Wam krótką relację, jak jest. Jeżeli chodzi o nocleg, to ja załatwiłam nocleg przez Airbnb. Jest to serwis, przez który praktycznie zawsze jesteśmy. Tym razem rozmawiałam z Grekami i rozmawiali dosyć dobrze po angielsku przez te wiadomości. No i przyjechaliśmy, okazało się, że za bardzo ich angielski jest bardzo słaby, więc podejrzewamy, że to albo używają translatora, albo odpisuje ich syn, ponieważ jeśli się z nimi pisze, albo ktoś znajomy, to ta komunikacja jest naprawdę fajna, ale tak to już aż tak jest. Co nas zaskoczyło, to okazało się, że nie mamy czajnika. Musimy sobie jakoś radzić po używającym takim palniku. Na płycie grzewczej, gdzie są dwie płyty grzewcze i ta większa wywala korki, więc nie działa, więc jest tylko mniejsza do dyspozycji z małym garnuszkiem, na który można gotować. No i co za gotowaną trzeba czekać tak jak 10 minut. Więcej, 20. Wcześniej włączać i wtedy jakoś działa. No, w sumie reszta w miarę jest zgodna z opisem, więc tutaj chyba żadnych rzeczy nie ma. A, jeszcze był bardzo duży problem, żeby znaleźć tą uliczkę, na której nazwę mieszkamy, ponieważ jest ona tak mała, że Google nie ustawi na swojej mapie, ale ta ulica jest gdzie indziej na Krecie, dosyć tak daleko na tego miasta, więc nie byliśmy do końca pewni, czy gość na stronie robi balona, czy ta uliczka rzeczywiście tam jest, ale okazało się, że rzeczywiście ona istnieje. Na innej mapie już istnieje, nie googlowej, jest w porządku. Więc udało się ją odnaleźć i mamy... Tak, jeżeli chodzi o komunikację miejską w Kali, no to nie jest ona jakoś bardzo dobrze zorganizowana. Przystanki są słabo oznakowane, są jedynie takie tabliczki bez rozkładów autobusów, jakie w ogóle autobusy tam jeżdżą i o której godzinie. Google też nie uwzględnia tak, w ogóle komunikacji miejskiej. Tak. Na stronie internetowej też ciężko znaleźć jakieś informacje. Najłatwiej i najlepiej te informacje można znaleźć w aplikacji mobilnej. No i tam można już mniej więcej znaleźć, jakie autobusy i o której godzinach jadą z przystanku. Chociaż nie jest to jeszcze też jakoś bardzo intuicyjne, ale już powiedzmy wystarczające, żeby się poruszyć tutaj po mieście. Tak, jest to bardzo mylące, bo czasami są dwa przystanki, na przykład koło marketu i okazało się, że siedzieliśmy na zimie, z którego nasz autobus jedzie, ale nie ma żadnych tabliczek i nic. Więc to po prostu da się powiedzieć. A bilet można kupić za 1,20 euro centów. W kiosku lub... za 2 euro u kierowcy, czyli jest drożej. Jeżeli chodzi o jedzenie, to jak widzicie, tutaj niedaleko market, ceny są niestety nieco droższe niż w Polsce i za około 200 zł kupiliśmy wodę, kanapkę, trochę owoców i warzyw, czyli raczej drożej niż w zwykłym polskim sklepie. Kupiliśmy taką kanapkę z ciasta francuskiego z serem fetą i coś a la takie zielone, ale to raczej nie było ślina. To był ten mleczek. Mleczek chyba. Oni tutaj się tym zajadają i ser feta jest bardzo popularny, tak samo jak oliwki, figi suszone, jest tutaj tego naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o nasze odżywianie obiadowe, to koleżanka poleciła mi restaurację Tostanki. Wegetariańska. Która znajduje się na starym i jest to jedzenie wegetariańskie i wegańskie, usługa jest bardzo miła, jedzenie jest pyszne, tylko było 6 do 8 euro trzeba zapłacić za jedzenie, ale dostaje się jeszcze przystawkę, wodę i na koniec taką jakby marmoladę. Ale jest też bardzo smaczne i takie delikatne. Bardzo popularnym daniem są warzywa nadziewane ryżem. I to są i cukinie, i takie liście winogrona, chyba winne. I no i co jeszcze? I papryki. Pomidory. Też.
no dobra, za drugim, następny dzień poszliśmy do marketu zjeść, do tego starego marketu, gdzie jest pełno różnych oliwek, serów, wszelkich kciuków, serii, wszystko tam można kupić. Są też tam stoiska właśnie z jedzeniem. No i my wybraliśmy jedną taką restaurację. Może za dużo powiedziane, restauracja, taki malo restaurację. Z bardzo miłym panem, który tak. Dobrze umiał po angielsku, dobrze umiał reklamować swoje potrawy. Dobrze umiał po angielsku swoją kwestię, jeżeli coś więcej już chciałem jakby zmienić. Wcześniej umówione danie to już nie było tak prosto, ale generalnie tak wiedział, jakie składniki i potrafił je zareklamować, że ryba jest jak najbardziej świeża 100%. Więc zamówiliśmy świeżą rybkę, dostaliśmy z wszystkim sosem pire, ostrym, no do tego cebulka i kromka chleba. A nie kromka, półbuchenka chleba. Było smaczne. Było naprawdę dobre i faktycznie ryba chyba była świeża. I pełno ludzi też tam smakowała jadło. Zupełnie inaczej niż kupiona w markecie w Polsce. Mm-hmm. Dosyć popularne są też takie tutaj herbatki, wszędzie je można znaleźć w górskie. I one są zbierane z czystych rejonów Krety i mają bardzo dużo żelaza, są dobre na odporność i na gojenie się. No i jeszcze jedliśmy trzeciego dnia w ogrodzie botanicznym. Tak, jeżeli chodzi o atrakcje, to można pojechać tutaj z bus station do ogrodu botanicznego. Bus jeździ, odjeżdża tylko raz rano o 9:30, a wraca około 15:00. To niestety bus przyjechał o 15:30, więc chcielibyśmy się upewnić, czy wrócimy jakoś do Hani. A ogród botaniczny mieści się w takim górskim terenie, bardzo pięknym. I tam kiedyś był gaj oliwny, który niestety spłonął i jeszcze jest parę starych takich pniów. Drzew, jako symboli, pamiątka tego, co tam było wcześniej. I tam te synowi ludzie zrobili ten gaj, założyli tam ogród botaniczny, bardzo zresztą piękny. Powiedzmy, o porze, której właśnie my jesteśmy teraz, no to wiele owoców przejrzało, wiele drzew, więc nie było to aż tak różnorodne, jak nie jest to na przykład w lato. Ale pomimo tego naprawdę było ładnie, bo też po prostu widoki są bardzo ładne, takie górzyste. I nawet dla samych tych widoków było warto przyjechać. Jest to atrakcja, na którą koniecznie trzeba się tutaj udać, bo jest po prostu przepięknie. Bilet kosztuje autobusowy około 2,70 zł, a sam wstęp do ogrodu kosztuje 6 euro. Do tego dostaje się wodę i trochę pomarańczy. No i na koniec jest wspaniała restauracja z pięknymi widokami. Ceny też nie są jakieś drogie, bo za 6,5 euro można mieć super obiad. Do tego jeszcze też się dostaje takie sucharki, oliwki i oliwę, żeby sobie to zjeść jako taki przystawka. I na końcu jeszcze dostaje się też herbatkę, więc jest naprawdę bardzo pięknie i miło. I kawałek pomarańczy. Jeżeli chodzi o dalsze atrakcje, no to jak tutaj widać, no ogromnymi atrakcjami są tutejsze plaże. Chociaż w centrum jest bardzo mała plaża i byliśmy ją bardzo zmęczeni, takiej małej plaży nigdy nie widzieliśmy. I skrawek plaży dla turystów, którzy przyjechali do centrum. Ale widoki są piękne, szczególnie ten stary port wenecki i stara część zabytkowa. I byliśmy też na takiej, jest taki cypelek i na taką latarnię. No, na latarni są, nie da się wejść, bo jest zamknięte, ale można też tam się przejść i są piękne widoki, piękne można zrobić zdjęcia. Tak, no architektura też jest taka specyficzna chyba tutaj. Dla Grecji, chociaż nie byłem gdzie indziej, no ale z tego co słyszałem, to jest taka gęciasta, takie domki. Jest strukturyzowana. Jasne, całe budownictwo. Wygląda to wszędzie podobnie. I oni też mają dużo takich małych kościółków. Jak w Tajlandii były takie małe świątynie buddyjskie, bo tutaj jest chyba ta religia grecko-katolicka. No, można spotkać małe ołtarzyki. I oczywiście pełno kotów. Koty są tutaj wszędzie.
dużo kotów, bardziej przyjaznych, bardziej dzikich. Do wyboru, do koloru. Tak, no my mieliśmy swoich faworytów w Rudzielcu. No i miasteczko jest naprawdę urocze, szczególnie ta część zabytkowa, tam można się fajnie skupić w tych uliczkach. Więc zapraszamy Was tutaj do Hani. My zapraszamy. Może bardziej polecamy niż zapraszamy, bo nas już tu pewnie nie będzie. Polecamy Hanie, jeżeli będziecie mieć okazję. W październiku jest tutaj około 25-29 stopni, więc jest naprawdę ciepło. Dzisiaj akurat jest trochę wieczny i bardziej pochmurny dzień, ale wcześniej było bardzo gorąco. Jeżeli chcecie po prostu w październiku czy w innym miesiącu trochę się wyrwać i zobaczyć zupełnie inny klimat, zupełnie inną przyrodę, inne też nastawienie do życia, bardziej powolne, mniej zorganizowane, to polecamy Wam tutaj Hanie i Kretę. Dzięki, do zobaczenia. Hej!